Siema, ja jestem Szósty i dziś zaprezentuję Wam kilka porad dotyczących walki w Pokémon Go. Zapraszam. Okej, więc zacznijmy może od samych Pokémon, bo w końcu one tutaj odgrywają kluczowe role. Po pierwsze, każdy Pokémon posiada swoje bazowe statystyki, takie jak atak, defensywa oraz stamina. I wraz z poziomem przyrastają one według bazowej wartości. Po drugie, każdy Pokémon posiada unikalne statystyki, które są unikalne, więc tylko on je posiada, tylko ten jeden. Co to oznacza? Ano oznacza to że na przykład dwa PJ'e mogą się od siebie bardzo mocno różnić, mimo tego samego CP. Po trzecie, każdy z Pokémonów posiada swój żywioł i to jest chyba najważniejsza rzecz, ponieważ często widzę i słyszę zresztą, że ktoś walczy na przykład, dajmy Pokémonem trawiastym na ognistego. Prosty przykład. Czym chcecie walczyć na Pokémona, który jest pieprzonym miotaczem ognia? No, raczej nie będą to krzewy, roślinki i tak dalej. Także żywioły, na które walczycie, są mega ważne, żeby dobierać Pokémony odpowiednio do przeciwnika. Po czwarte, mega częsty błąd, a może nie wiedzę ludzi, trudno powiedzieć. Każdy Pokémon bez wyjątku posiada swój super atak. I uwaga, mała porada od wujka szóstego. Warto używać tego super ataku, bo dzięki niemu wygrywa się... bo ja wiem, 60, 70, 75, 83% walk więcej, więc serio warto. Jak go użyć? Na początek trzeba naładować pasek ataku, który widzicie tutaj, taki mały paseczek. Czyli na sam początek po prostu należy walić kogoś na pyrkę zwykłymi autoatakami, czyli po prostu klikamy w ten telefon, klikamy, aż ten pasek się naładuje. I jak się naładuje, to musicie wtedy użyć super techniki. To jest trudne, bo żeby użyć super ataku, wystarczy przytrzymać palec na ekranie. Także no jeżeli ktoś da radę wykonać taki trudny manewr, to pewnie wygra jakąś walkę, także warto zapamiętać. Staraj się unikać ataków. Tak, jest taka opcja. Wystarczy po prostu przesuwać palcem prawo, lewo. Jednak trzeba chociaż troszeczkę potrenować, aby wychodziło to w miarę sprawnie, abyście używali tego w dobrych momentach. Po szóste, jeżeli chcecie poradnik tego typu, dajcie znać w komentarzach, czego miałby dotyczyć, a może rozbudować jeszcze bardziej właśnie ten. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chcecie zostać na dłużej, to zostawcie suba. Tymczasem trzymajcie się. Cześć! Z moim bogiem gadek, zostawiam resie pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości, mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody, dorośnij, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapcie i pierdolę kwestie lat.